Dożynki to jeden z najstarszych polskich obrzędów. Zwane są również świętem plonów i rolników. Organizowane w gminach głównie rolniczych są czasem podziękowania za zebrane plony. Młodzież odchodzi od tego, nawet może co niektórzy nie wiedzą, co to są dożynki, prawda? Co rolnicy świętują, że to jest właśnie święto rolnika. Podziękowanie Bogu za naszą pracę. Rolnicy odgrywają ważną rolę dla gospodarki każdego z regionów, a w rezultacie kraju. To oni są producentami wielu produktów, które później trafiają na stoły. Rolnik to żywiciel, prawda? Nie tylko dla swoich potrzeb, tylko dla innych. To zboże idzie chleb z tego, prawda? I inne rzeczy. Mięso, czyli to jest właśnie to. To jest taki łańcuch. Staropolskim obyczajem w niedzielę 18 sierpnia spotkali się rolnicy z gminy Kunów, aby pieśniami znanych od dziada pradziada ośpiewać wieńce wykonane z zebranych plonów. Ten rok dla rolników był kapryśny przez warunki atmosferyczne, które wyrządziły szkody. Najbardziej pod względem suszy, i to już suszy takiej agrotechnicznej, to zanotowane zostały takie szkody w Bałtowie, gdzie jeszcze dodatkowo przed okresem żniwnym pojawiło się gradobicie. Natomiast w pozostałych rejonach, tutaj mam na myśli gminę Kunów, Waśniów czy Ćmielów, Bodzechów, to bardziej dokuczyły deszcze ulewne, które wyrządziły szkody w infrastrukturze. W gminie Kunów najwięcej szkód wyrządziły susze. Upalne dni doprowadziły do zniszczenia m.in. krzewów owocowych. Spowodowała, że uschły nam truskawki. No nie było takiego plonu jak co roku. No i w tej chwili jest zbiór malin jesiennych. No i też widać właśnie te warunki złe pogodowe, które były. W przypadku truskawki na pewno, bo już jest po zbiorach, a malina to też tak mi się wydaje, że na 30%. No i przede wszystkim jakość. Jakość owocu jest gorsza. Niskie ceny skupu, wysokie ceny produkcji powodują, że uprawianie niektórych warzyw czy owoców staje się mało opłacalne. Pomocą ma być rządowy program, który pozwala rolnikom na sprzedaż bezpośrednią. Dla rolnika to jest najlepsza rzecz, sprzedać swoje środki od razu. Bezpośrednio, no to jest właśnie to jest celnięte moim zdaniem. Wytwórcy rolni mogą prowadzić sprzedaż detaliczną, mogą ze swojego gospodarstwa utrzymywać się, produkując dla potrzeby czy to restauracji, czy to sklepików dostarczać swoje produkty. W rolnictwie bardzo pomocne są rządowe programy, dzięki którym gospodarstwa rolne mogą modernizować się m.in. przez zakup nowoczesnych maszyn. Żeby wspierać czy młodych rolników, czy stwarzać nowe rynki zbytu, czy pozwalać na mały handel bezpośredni. Człowiek rolnictwem zajmował się od wieków. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są folklorystyczne śpiewy, tańce, obrzędy. Teraz kultywują je koła gospodyń wiejskich. To właśnie te panie dbają o piękną oprawę dożynek. Swoimi śpiewami umilają czas, a ich przysmaki są towarami, które znikają w niebywałym tempie. Przyszłam drugi raz do tego stoiska, bo najciekawsze i najsmaczniejsze i najeleganciej podane są pierożki z mięskiem, a oprócz tego to rewelacyjny jest właśnie ten napój, który poleta. To jest ta lemoniada, przede wszystkim cytryna, składająca się cytryna, mięta, bo to i zdrowe, i bardzo elegancko podane. I po prostu trzeba im pozazdrościć, pogratulować, że są takie zielone dziewczyny i tak smakowite podają. Kunowski burocosz jest jednym z wielu lokalnych przysmaków przygotowywanym przez gospodynię. Bo te burocosze to nasze prababcie to piekły, to jest z dawnych lat. Bo to teraz o buroki to jest ciężko, tak jak w Nietulisku Małym, to już takie na zamówienie były te buroki, dlatego że ludzie już nie sadzą tych buroków. W kołach gospodyń wiejskich działają całe rodziny, dla których tradycja to wartość nadrzędna. Dołączyłem do zespołu, potem wciągnąłem siostrę, mamę, tatę i tak też wszyscy jesteśmy od 2 lat. W zespole jestem już od 10 lat. Mój tata gra na akordeonie, a mój dziadek na bębnie, a w zespole jest jeszcze moja mama, siostra, ciocie.
i w Bójkowie. Dożynki gminne w Kunowie odbyły się z licznymi atrakcjami dla każdego, od dzieci przez młodzież do dorosłych i tych najstarszych mieszkańców miasta i gminy. Świętujemy, integrujemy się, to jest naprawdę piękne święto, tak trzeba powiedzieć, bo najpierw to była msza święta w kościele, teraz już ta świecka część obchodów dożynek, czyli integracja, czyli zabawa, czyli odpoczynek, zespoły śpiewacze, ludowe, stowarzyszenia, strażacy, orkiestra dęta, rolnicy, sadownicy, pszczelarze. Gwiazdą wieczoru niedzielnych dożynek był zespół Czarno-Czarni, który swoimi przebojami bawił mieszkańców Kunowa. Taneczną zabawą zakończyło się to święto plonów i wszystkich rolników. Bo często całą